Dla czterech kalifów jest to będzie. Znaczy, ta struktura jest strukturą populizmu. Bo populizm opiera się na czterech filarach. Proszę pana, ta struktura jest podobna do struktury tysiącletniej Rzeszy. Podobna jest do struktury państwa komunistycznego, które też obiecywało prawdę i starcie ze siłami kapitalizmu. Tak, to znaczy, że jest pewien czas idealny, który istniał. Jesteśmy my, naród, lud wybrany, stworzony przez jakąś wyjątkową siłę, nie? Przez Boga, przez historię, przez piastów, przez kogokolwiek. Teraz nasz sposób istnienia został zagrożony, ten dobry, sprawiedliwy, spokojny, został zagrożony przez innych, obcych często, tak? To może być imperializm, kapitalizm, cywilizacja śmierci, platforma, ktokolwiek. Tak? Unia Europejska. Do której według, wspomniał pan cywilizację śmierci. To jest przykład, oczywiście zachowując wszelkiego rodzaju proporcje. Cywilizacja śmierci głoszona przez Kościół katolicki w latach 90. i lokująca tą cywilizację trochę na terenach zachodniej Unii Europejskiej, zachodniej części Unii Europejskiej, mówiła o tym, że jeśli tam wejdzie Polska, jeśli tam wejdą kraje, które są rzekomo bardziej uduchowione, spowodują nawrócenie moralne tego wspaniałego skądinąd tworu, bo przecież papież Karol Wojtyła namawiał Polaków do wstąpienia do Unii Europejskiej. Ale mam wrażenie, że po to, żeby Polacy tam weszli, żeby tę Unię zbawić i przywołując taki pewnie, znaczy papież wyrósł z polskiego mesjanizmu w jakiś sposób i w tym było pewne myślenie również takie trochę apokaliptyczne. Oto stajemy do walki z siłami zła, z aborcją, z małżeństwami homoseksualnymi i z tego rodzaju rzeczami, którymi przeciwstawiamy naszą czystość moralną i naszą głęboką wiarę. No i weszliśmy do tej Unii Europejskiej też takimi ciekawymi eksperymentami fizycznymi, bo podróżując jednocześnie razem i osobno do Brukseli. Wróćmy do artykułu. No właśnie, wróćmy jeszcze do populizmu. Czyli mamy ten stan, który był kiedyś, ten stan został zagrożony. Potrzebne jest zderzenie z tym wrogiem po to, abyśmy powrócili do tego stanu szczęśliwości. Tak. Każda populistyczna... Jak bardzo złudne jest to myślenie, pokazują historię rajów na ziemi, typu właśnie tysiącletniej Rzeszy. A tam raje, wystarczy włączyć telewizor. Wystarczy też przypomnieć sobie panikę, jaka powstała na przełomie tysiącleci, czyli zresztą rzecz źle, fałszywie zlokalizowaną, bo chodziło tu o rok 99 na 2000, ale wszyscy pamiętamy, znaczy starsi słuchacze, tacy jak ja, pan już jest młodszy znacznie, nie pamięta pewnie pluskwy milenijnej, czyli też tego końca świata, który miał nadejść jako efekt no właśnie modernizmu, jako rozwoju komputerów, gdzie dwie cyferki miały decydować o tym, czy się świat zawali 1 stycznia 2000 roku. No rozumiem, że to wszystko się opiera na założeniu, że jak coś jest nowsze, modernizm, lepszy, to modernizm, będzie lepsze, to lepsze. Zmiany cywilizacyjne powodują w ludziach głęboki niepokój, głęboką obawę o to, czy to wszystko w ogóle ma sens. Czy to, że się trudzę przez całe swoje życie, czy to ma sens? Czy to ma jakieś. Będę spał szczery, to nie ma żadnego sensu. Jest obietnica zbawienia. Ja też uważam, że to nie ma sensu, ale też możemy myśleć, że. Ale w ludziach jest głęboka potrzeba, no właśnie, tej eschatologii, tej celu. Celu takiego rozumianego, celu zbawiającego. I tutaj się mieści, ISIS odpowiada na głęboki kryzys, w jakim się znalazł się Bliski Wschód, w którym trwał tak naprawdę od czasów jeszcze kolonialnych, a w sytuacji kryzysu ekonomicznego, w sytuacji zapaści pewnej cywilizacyjnej świata muzułmańskiego, przynajmniej w tym takich zewnętrznych objawach, czyli lepszego rozwoju cywilizacji umownie nazywanej zachodnią, które wypływa tak naprawdę z sytuacji ekonomicznej, ten niepokój w tych ludziach no, powoduje, że zwłaszcza młodzież jest podatna na tego rodzaju hasła. Przy czym John Gray w artykule mówi, że to nie chodzi o jakąś tam, w cudzysłowie, radykalizację młodzieży. Chodzi tutaj właśnie o to, że, bo nie było radykalizacji młodzieży na przykład w hitlerowskich Niemczech, które masy ludzkie, które pchały się do tego, żeby Hitler poprowadził je ku lepszej przyszłości. Tam nie było radykalizacji. Tam był efekt po prostu kryzysu ekonomicznego, przegranej upokorzenia pierwszą wojną światową, co spowodowało, że Hitler znakomicie wykorzystał to do zbudowania swojej wizji, no właśnie. Wizji tysiącletniej Rzeszy. Ale z drugiej strony... Kłania się tutaj, jeszcze tylko dokończę. Proszę bardzo. Kłania się tutaj stary, dobry Karol Marx ze swoim słynnym powiedzeniem: byt określa świadomość. Warunki ekonomiczne, w jakich funkcjonują
funkcjonują ludzie powodują, że przyjmują oni określone stany świadomości i kierują się określonymi, pewnymi ideologiami, które próbują znaleźć dla nich wyjście z tego godnego pożałowania stanu. No właśnie, mówi pan o... No bo tak, pamiętam, że kiedy człowiek w szkole takiej czy owakiej na różnych poziomach uczy się o na przykład o II wojnie światowej czy o pierwszej, to słyszy o tych tabunach, prawda, bezrobotnych, rozczarowanych żołnierzach, o przegranej wojnie, o ideologii, o tym, że ktoś zaproponował coś, co wydawało się łatwiejsze do zaakceptowania albo prostsze i tak dalej, i tak dalej. A John Gray mówi, no ale to już w książce, mówi, no dobrze, ale w sumie jesteśmy zwierzętami. Chcemy jeść, chcemy sukcesu, chcemy kobiet. Nie prawdy, nie ideologii, nie rozczarowania. Chcemy partnerów, bo nie chcemy kobiet, bo to jest tak, nie brzmi dobrze. Panie, cytuję, więc możemy to zmienić, tak, ale cytuję. Chcemy jedzenia, chcemy odnieść sukces i chcemy kobiet. No i mówi, dlatego ISIS, a nie prawdy, a nie dlatego ISIS obiecuje swoim zwolennikom, obiecuje małżeństwo, obiecuje ziemię, obiecuje te rzeczy, które są jakby namacalne, istotne i ważne w życiu. No, co tu dużo mówić, mężczyzny, zwłaszcza wychowanego w kulturze męskiej, taką jaka jest kultura wschodu. Więc znakomicie lokuje swoje cele polityczne w ideologiach, które znajdują posłuch. No tak, tylko że John Gray, próbując odpowiedzieć w tym artykule, będziemy zmierzali do końca pewnie tego artykułu, on oczywiście mówi o tej głupocie, jaką wykazali się Amerykanie, kiedy zderzyła się ideologia demokratyzacji Bliskiego Wschodu, szermowana przez ekipę George'a Busha, z ideologią inną. Ale demokratyzacja inną. Jest możliwa, jak jest demos. A John Gray mówi, tam nie było żadnego demosu. Nie było narodu irackiego. Kiedyś mi zaproponowano w ambasadzie w Kabulu, że kolega Afgańczyk przyprowadzi do mnie społeczeństwo obywatelskie afgańskie i przyprowadził mi kilkunastu na spotkanie ze mną, przyprowadził, albo jest moje spotkanie z nimi, przyprowadził 10 szejków, 10 emirów ze wsi w Gazie. To było społeczeństwo obywatelskie. Ludzie w turbanach, często bosi i w dziwnych strojach, czy dla mnie nie dziwnych, ale powiedzmy dla człowieka w Europie wyglądających dziwnie. I to było społeczeństwo obywatelskie. Jeszcze mi powiedział, że ta sama grupa niedawno była w Genewie, w Szwajcarii, na spotkaniu społeczeństwa obywatelskiego, gdzie wzbudziła popłoch, przestrach i szok. Że no jak to my, ludzie z NGO-sów w garniturach mówiących o karcie praw podstawowych, mamy rozmawiać z jakimiś mużykami z głębokiej prowincji afgańskiej. To jest społeczeństwo obywatelskie afgańskie. To są obywatele tego kraju. Wrócimy do naszej rozmowy po informacji. Czasu. Piotr Łukasiewicz, ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, był ambasador RP w Afganistanie. Studio informacje o 11.40. Wracamy po informacjach. Poczytalni. Klub książkowy Radia Tok FM. W każdą sobotę po 17:00. Poczytalni. Reklama. Wiesz, co jest w maju? Komunia. A ty wiesz, co jest w czerwcu? Mistrzostwa Europy. To wiesz co? Wiem. Telewizor. I tablet, i smartfon na wakacyjne rozmowy? Nie, na komunię. I już wiesz, dokąd pojechać po nowy sprzęt. Teraz MediaMarkt. 50 rat 0%. Na przykład zmywarka do zabudowy Hotpoint o szerokości 60 cm w klasie A++ za jedyne 1459 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Czy wzrost wagi i spadek energii to też objawy menopauzy? Tak, a jeśli chcesz złagodzić te i inne objawy menopauzy, sięgnij po suplement diety Kima Forte z maksymalną dawką izoflawonów sojowych. Kima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Pobierz na swój telefon aplikację Gazeta.pl Live, w której znajdziesz najświeższe newsy z Polski i ze świata. Nie przegapisz żadnej ważnej informacji. Dodatkowo masz możliwość obserwować relacje na żywo z najważniejszych wydarzeń politycznych, sportowych czy gospodarczych. Bądź na bieżąco z Gazeta.pl Live. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie, po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze
Zdobądź przeważę w każdych warunkach z Audi A4 Avant Quattro, dostępnym z ratą od 1894 zł netto miesięcznie i 5% opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Dealer Audi Rowiński Weidemajer, ulica Łukasza Drewny 24, Warszawa Powsin. Audi. Przewaga dzięki technice. Piękna akcja w Makro! Dzisiaj do bramki trafia każdy grill! Już od 24,50 zł nadaje nasze radio. Token ten euro w Nemcika. Barbie Baby Ranch from Extra. I jest taka sytuacja, że... Nie zdawałam sobie sprawy, że zakwaszenie... Wojna religijna, proszę Państwa, się zbliża, bo każda myszka swój ogonek chwali. Półtora godzinny film na temat piekła. Jakie są piekła? Cierpi, a to w jedną pułapkę wpadnie to w drugą. I to nie ma końca tego wszystkiego, nie ma końca. Dlatego też ten ból taki rozdmuchany, dymy bólu, strasznie boli. Tu i teraz, teraz to znaczy w czasie, przez cały czas, przez całą wieczność. Będziesz się piec, będziesz się smażył i będziesz cierpiał przez całą wieczność. Za wszystkie twoje grzechy. Ty, czerwona Zośka, Mareczek, jeszcze ktokolwiek, by tutaj przeciwko Panu Bogu Jahwe paszlał, mruczał, dreszył, kopcił, złowrogo się wypowiadał przeciwko Panu Bogu Jahwe, to do tego piekła tam on zostanie trącony. Uczucie no niestety, znika momentalnie. Oglądałam film, znowu swobodnie oddycham, półtorej godziny film, no i ten tutaj dzwonił, to więc na T-Mobile, w tym internecie, to mi przerwało. No ale po prostu ja te tematy znam od 30 lat, jak głoszę z różnymi ludźmi. Spotkałam 1000 osób na przestrzeni powiedzmy tygodnia choćby, a to 30 lat, to każdy coś tam od siebie mówi. No w sensie tak, że ktoś do jakiejś religii należy. No w sensie, że ktoś tam wierzy, to ja to wszystko wiem i teraz muszę też troszeczkę odreagować, czy to, co ludzie mi mówią, czy to jest mądre. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Całe moje życie to jest głoszenie Słowa Bożego. Jako ta misjonarka, jako ta pionierka. 11.40, Michał Poklękowski, informacje zapraszam. Posłowie właśnie przyjęli przedstawioną dziś w Sejmie informację premiera Szydło w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej i ultimatum, które Bruksela dała nam na rozwiązanie kryzysu konstytucyjnego. Termin upływa w poniedziałek. Wcześniej doszło do gorącej dyskusji na Wiejskiej. Premier ostrzegła, że polski rząd nie ulegnie żadnemu naciskowi w tej sprawie. Ostrzeżyła też opozycję o to, że trzyma w tym sporze stronę Brukseli. Słowni Noni z PO zarzucił premier łamanie konstytucji i ostrzegł przed Trybunałem Stanu. Z kolei szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że działania PiS-u prowadzą do wojny domowej, do wojny między Polakami. Wrocławska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wczorajszej eksplozji domowej roboty ładunku wybuchowego, do którego doszło na przystanku autobusowym przy ulicy Kościuszki we Wrocławiu. Wydarzeniu lekko ranna została jedna osoba. Śledczy liczą przede wszystkim na zeznania świadków. Ale jaki warunek, jaki warunek? Jezus był wierny aż do końca. Przecież diabeł go kusił. Gdyby Jezus się poddał, no to w jakiejś tam sytuacji, w jakiejś głupocie. O, to wszystkie królestwa świata moje są przy okazji. Wiemy, że one należą do diabła. Złóż mi pokłon, albo że zrzuć się w dół, prawda? A oto Jezus powiedział, że nie będziesz kusił Pana Boga swego. Chodziło tutaj o to, że to nie diabła sprawka, nie jego to rzecz. No to więc, proszę Państwa, 3 dni przerwy w życiorysie. Jezusa nie było Chrystusa ani tu, ani tam. Także wniosek, biblijne piekło to jest grób, to jest niebyt.
brak świadomości. Tam nic nie ma, ale oni tutaj puszczają takie strachy na lampy, żebym ja się przestraszyła. I teraz tak, ja sprawdzam swoją bojaźń, czy ja się przypadkiem nie przestraszę tego piekła, czy może zacznę się trząść, czy może drgawki dostanę, bo tutaj mówią o strasznych bólach reumatycznych, to jest straszna choroba, proszę Państwa, która może każdego dotknąć, to jest cukrzyca. Dzisiaj mówili o cukrzycy, że są drgawki w ręku, a najczęściej w nodze. To czasem są to drgawki, takie bóle reumatyczne, ale czy to nie jest cukrzyca, to właśnie trzeba się zbadać, bo proszę Państwa, sporo ludzi zapada na cukrzycę. To jest bardzo ciężka choroba. Problematyczna. To jest choroba, że cały czas trzeba coś robić. Jak nie igłą, sykawką w dupę, w rękę. No to tutaj taki Pawełek mieszkał, ten twój kolega, Pawełek Kotyński. To on tej babci Heni dawał zastrzyk w dupę. I ona bardzo chętnie dawała dupę Pawełkowi, bo ona wiedziała, że chociaż on taki zespołem dał, no ale ten Pawełek inteligentny. Ja go bardzo lubiłam, tego Pawełka, bo on mówi, o, operetka dzisiaj idzie na zebranie, operetka idzie na zebranie, bo my to te pieśni śpiewamy przynajmniej trzy na rozpoczęcie przerwa i na zakończenie. I on mówi, o, ja wie, Pawełku, uspokój się. I babcia mu powierzała lewą część swojej dupy i on tam wbijał igłę i ona się go nie bała, pomimo, że on miał te zespoły, proszę Państwa, dał nowe. No ten Pawełek żyje, a ta Henia dawno umarła. Ledwie co ta Grażynka się tam kisi, jakiegoś faceta wzięła męża, no bo ona chciała mieć męża. Jakiegoś tam znalazła w końcu, no ale on już chyba jest na wózku inwalidzkim. No wiecie Państwo, człowiek, a jeszcze jak na cukrzycę, to koniec. To wtedy musisz i na wózku siedzieć i albo masz takiego Pawełka, który będzie tobie robił zastrzyki, albo sobie sam się nauczył. Ale nie możesz się bać, bo igłę, żeby wbić, to trzeba zdecydowanie, no i wiedzieć gdzie, no przecież nie w kość. Także proszę Państwa, to są straszne, ciężkie rzeczy. Że to, czym się szczycimy, to, czym próbujemy wyróżnić się z ponad świat zwierzęcy, czyli wolna wola, religia, humanizm, modernizm, ten dorobek cywilizacyjny, to są tylko iluzje, które łatwo zdmuchnąć. Ona, mówiąc o wolnej woli, mówi, no ale czy wolną wolę zachowujemy w czasie snu? Czy spotkanie kogoś na ulicy jest i reakcja na to spotkanie, czy to jest reakcja naszej świadomości, czy może po prostu pewnych wiązań chemiczno-fizykalnych w naszych organizmach? Tezą książki jest to, że my ludzie w ogóle się nie zmieniamy. Mówiliśmy o tym przy okazji artykułu. Gray to rozwija w czterech rozdziałach tej książki, poświęconej właśnie kolejnym wielkim, ambitnym ideałom rozwoju ludzkiego. I przepowiada, skąd tytuł w ogóle Słomiane psy. Otóż cytuję Lao Tzu, czyli twórcę jednego z wielkich filozofów chińskiego taoizmu, który opowiada taką w swoich przemówieniach, mówił o tym, że był starożytny zwyczaj konstruowania postaci zwierząt psów ze słomy, które były na czas rytuału, były pielęgnowane, były dopieszczane. Zwyczaj nie pożyczaj, to z biedy wynika, to może być nowy, teraz się, taka bieda wszędzie. Ludzie nie mają nic. Proszę Państwa, nie mają nic. Psach skakali, rozrzucali słomę na ziemię i te ubóstwiane ideały, czy ubóstwiane przedmioty stawały się po prostu niczym więcej, jak tylko słomą na klepisku. I Gray w swojej książce, bardzo mocno też dotyczącej spraw ekologicznych, ekologii, mówi, że Ziemia wytrzyma jeszcze kilka miliardów ludzi, po czym jak ta Gaia, czyli to jest ta teoria mówiąca o tym, że Ziemia jest jakimś organizmem, który samoczynnie się reguluje, po czym ta Ziemia nas po prostu zdmuchnie i tak jak szybko się przeszliśmy od miliarda ludzi do 8 miliardów czy do 7 miliardów,
tak samo szybko zajmie to Ziemi, tyle samo lat zajmie Ziemi starcie nas, starcie ludzkiej plagi, bo posługuje się takim sformułowaniem również, ludzkiej choroby z jej powierzchni, jeśli będziemy rzeczywiście kontynuować tak jak do tej pory, jak cywilizacja trwała. Przy czym Grey natychmiast dodaje, że tak będziemy właśnie kontynuować, bo innej drogi nie znamy, nie potrafimy się inaczej zachowywać jako cywilizacja, która wcale nie jest niczym szczególnym. Pamięć, mamy krótką pamięć. No, najważniejszą epoką w historii krótką pamięć, no to są różne pamięci. Nie, to są poza tym plus różne choroby. Co tu się dziwi? 20 lat to jest maks. Już po 20 latach wydaje nam się, nie ma żadnego maksa, bo już oni tu kręcą, chce się przepaść. Nie wie, czy gówno, czy maść. Prawdopodobnie chce się podszyć pod prawosławnych ludzi. To jest. Dla mnie osobiście ta książka była niezwykle ciekawa, ponieważ tak jak pan dobrze wspomniał, w wieku 20 kilku lat odkryłem na przykład Emila Ciorana, rumuńskiego filozofa. Mnie również. Który mnie zachwycił swoimi aforyzmami. Później o nim zapomniałem, dopiero teraz do niego wracam. Również w książce Greya Cioran jest cytowany. I mam wrażenie, że Grey trochę pokonał się swoją własną bronią, ponieważ on dużo mówi o tym, o zbawieniu na przykład. Dużo mówi, mam wrażenie, dość mętnie o tym, że rola religii powinna zostać zmniejszona, czy w ogóle się zmniejsza. I cytuję Ciorana, który mówi bardzo krótko. Jedynym zbawieniem jest brak zbawienia. Faryzeusze i saduceusze. To, co Cioran w swoim ostrym jak brzytwa aforyzmie formułuje, jednym zdaniem Cioranowi, Greyowi zajmuje no, kilka rozdziałów. Dzięki Bogu. Że tak się wyrażę. No bo papier jest cierpliwy i każdy bełkot Ciorana przyjmie wszystko jedno, czy Ciorana, czy mój. Rozumiem, że próbuje pan zniszczyć młodego mnie i starego mnie. Ja jakoś tak zawsze ostrożnie podchodzę do rzeczy właśnie, które są proste, tak ładnie w tych, żeśmy wszystko udało nam się zawrzeć. Proszę. I oto mamy takie zgrabne zdanie. To trochę tak jak w tym studiu czasami rozmawiam z fizykami, niektórzy z nich mówią, o, to jest takie ładne, zgrabne. Tak? To twierdzenie, czy ten wzór jest piękny w swojej prostocie, bo tak wszystko nie tylko, że wyjaśnia, ale on jest taki piękny i prosty. Panie redaktorze, pismo jest jedynym zjawiskiem, które odróżnia nas od zwierząt. Nawet mowa nie jest takim zjawiskiem, bo ponieważ zwierzęta jak... Też pan widzę, czy cytuje Johna Greya. Też cytuję Johna Greya. Nawet zwierzęta się ze sobą porozumiewają. To, co nas wyróżnia, to jest kumulatywna rola kultury, czyli przede wszystkim rola pisma. I czymże właśnie są aforyzmy, czy to Ciorana, czy innych filozofów, jeśli nie właśnie zapisanymi myślami, pokazującymi pewne spojrzenie, pewien punkt spojrzenia na rzeczywistość i próbującymi dotrzeć do sedna tej rzeczywistości. Grey nie ma sedna rzeczywistości. Również... Nie ma sedna rzeczywistości, no nie można do niej dotrzeć. Chciałbym o tym powiedzieć. No więc sama wyprawa do sedna rzeczywistości jest skazana na porażkę, bo nie ma. Gdzie ja mam ten mój myśliciel komputer? Dnia cywilizacyjnego dociera do tej ściany, o której pan wspomniał, że nie ma już nic dalej, to natychmiast zapala kadzidełko i udaje się w kierunku buddyzmu lub taoizmu wspomnianego wcześniej i tam znajduje odpowiedź na to, że no właśnie, tak jak pierwszy zauważył Schopenhauer i kolejni pesymiści, którzy to czy tacy jak, nie wiem, Hartmann, nie nasz Hartmann, Emanuel Hartmann, niemiecki filozof. Nie używamy polityków, to ma rozmowy filozofii. Tak. Którzy no, spodziewali się, że właśnie na wschodzie, na dalekim wschodzie znajduje się odpowiedź na dotarcie, na rozgarnięcie tej zasłony rzeczywistości, dotarcie do sedna sprawy. I tutaj Grey wydaje się mocnym zwolennikiem właśnie Tao, które on nazywa trochę religią wiejską, religią bezwysiłkowego życia i zaprzestania, zarzucenia swoich dążeń. To jest zresztą to samo, co rzekomo, o czym mówi również buddyzm, czyli porzucenia namiętności, porzucenia dążeń i po prostu wyrwania się z tego zaklętego kręgu samsary, czyli powtarzania swoich kolejnych pełnych namiętności żywotów.
Nie, no bo Tao, znaczy Tao jest interesujące dlatego, że Tao, trudno Tao pisać, tak? Znaczy Tao jest właśnie takim trochę pokazaniem języka, języka systemu. Banalne książki typu Tao, Puchatka. Taki znowu, papier jest bardzo cierpliwy. Prymitywne i wulgarne tłumaczenie. Ja zawsze uważam, że nie można oddychać powietrzem chińskim, japońskim czy afgańskim, siedząc na pniu cywilizacyjnym europejskim. I dlatego stąd moje takie dość rozczarowujące wrażenie. Po lekturze Johna Greya? Tak, po lekturze Johna Greya, że jak już nie możemy czegoś powiedzieć w ramach naszych własnych mistyków, naszych własnych proroków, to sięgamy do ludzi z innego pnia cywilizacyjnego. Rozróżnianego tylko i wyłącznie dlatego, innego tylko i wyłącznie dlatego, że kiedyś u nas Platon, a u nich Lao Tzu posługiwali się innym pismem. Platon pomyślał o dobru, pięknie, uczciwości, prawdzie i potrafił je zapisać, no właśnie, rola pisma cywilizacji, potrafił je zapisać, bo to było jak znakami, które odzwierciedlały brzmienie słowa. Natomiast w cywilizacji chińskiej Dalekiego Wschodu było kilkanaście tysięcy znaków obrazkowych w gruncie rzeczy i pojęcie piękna nie dało się ująć. I tutaj być może z tej dość banalnego rozróżnienia tak naprawdę bierze się, tutaj pewnie lingwiści by lepiej to opisali, ale z tego banalnego rozróżnienia może brać się ta drastyczna różnica cywilizacyjna między cywilizacją chińską, na przykład, a cywilizacją zachodnioeuropejską. Przy czym już są głupoty. To uwielbienie dla Tao, dla wschodnich, zbliżnie powiem, kadzidełek, u Johna Greya można dość łatwo obalić. Mianowicie, jeśli ta cywilizacja chińska jest taka głęboka i tak naprawdę potrafi dotrzeć poza, zedrzeć ten welon rzeczywistości, dotrzeć do sedna, to czemu tam są rewolucje? To czemu tam dochodzi do potwornych okrucieństw? To czemu Chiny są postrzegane jako kraj, który nie pogodził się ze swoim bytem, ze swoim takim buddyjskim czy konfucjańskim, nie pogodził się ze swoim istnieniem i nie osiadł, nie wiedzie życia, jak Tao zaleca, życie bez wysiłku. W sensie nie leniwe, ale takie nie wykazujące jakiejś namiętności czy potrzeb. Chiny są, czy w ogóle wschodnie kraje są. Do czego? Dlaczego? Jedzenie, sukces i kobiety. W Afganistanie są trzy rodzaje: zan, zamanze, zan. Złoto, kobiety, ziemia. To są trzy wartości, w którym kieruje się dobry pasztun. Te atawistyczne skłonności, popędy są jak najbardziej decydujące o tym, dlaczego działamy. No, ale jak mówię, znaczy w książce Greya, która jest naprawdę bardzo silnym głosem pesymistycznym, pokazującym, że odrzućmy wszystko, odrzućmy naszą wiarę, te właśnie zdobycze, te, które nazywamy... Myślę, że to nie jest wezwanie do odrzucenia. Myślę, że to jest bardziej sobie ostrzeżenie przed przywiązywaniem zbyt dużej... Największym odkryciem, najbardziej pesymistycznym odkryciem, to jest właśnie rozszerzający się wszechświat. Najpiękniejsza teoria, jaka powstała w XX wieku, teoria Einsteina, opisuje wszechświat. Tak? Opisuje galaktyki, opisuje czarne dziury, opisuje rozszerzanie się wszechświata, ucieczkę ku podczerwieni i tak dalej. Popera właściwie nigdy nie powinniśmy uznać teorii Einsteina. Po czym teoria ta przewiduje, że istnieją galaktyki, że istnieją gromady galaktyk, że istnieje ciemna materia. Można z niej wywieźć rzeczywiście te wszystkie teoretyczne jeszcze rozważania. Po czym ta sama teoria się sama zabija, ponieważ rozszerzający się wszechświat będzie tak szybko uciekał, że za kilkadziesiąt miliardów lat nie będzie można dojrzeć innych gwiazd, innych galaktyk. Tak, one się po prostu tak się rozszerzy, że światło już nie będzie docierało. One najpierw zczerwienieją, później tak naprawdę ściemnieją i znikną. I można powiedzieć, teoria, która opisuje wszystko, teoria Einsteina, w tej sytuacji za kilkadziesiąt miliardów lat, za chwilę przestanie być teorią obowiązującą, bo nie będzie dowodów na jej prawdziwość. I to jest tak naprawdę... Świat się po prostu zmarznie dość mocno. I koniec. Ale na szczęście nie będziemy już wtedy musieli o tym rozmawiać.
No mam nadzieję, życzę panu i sobie zdrowia i spotkania za 50 miliardów lat. Dobrze. Profesor Piotr Łukasiewicz, ekspert Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Nie profesor, ambasador był. Oj tak, ja już tu panu wybiegam w przyszłość, 50 miliardów lat. Był ambasador i przyszły ambasador RP w Galaktyce Aldebarana. Tak. U Państwa moim gościem informacje, po informacjach Mikołaj Lizu. Dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a realizował Krzysztof, nie, Kamil. Podobny do Krzysztofa dzisiaj, chyba się nie golą. Kamil Wróblewski. Owczarek. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Autoauto.pl. Lider sprzedaży aut używanych od 15 lat. Zapraszamy do 3 megapunktów przy Alei Krakowskiej, ulicy Ostrobramskiej i w centrum przy ulicy Stawki. Sprzedajemy auta bezpośrednio od pierwszego właściciela, ale też okazje polizingowe i auta z importu. Auto Auto ma 1500 aut na placu, ale każdy klient jest dla nas najważniejszy. Skup od renty lub opieka komisowa, sprzedaż i zamiana. Jesteśmy dla Was 7 dni w tygodniu. Autoauto.pl. Z łupieżem dawałem sobie radę, ale jeszcze wypadały mi włosy. Dlatego w aptece wybrałem biały szampon DX2, który wykazuje skuteczne działanie przeciwłupieżowe, a do tego wzmacnia włosy skłonne do wypadania. Zmień szampon na DX2, pokonaj łupież i wzmacniaj włosy. 20 hektarów efektownie zagospodarowanego terenu, park linowy, ściana wspinaczkowa, boisko sportowe i tor kładowy. 170 komfortowych miejsc noclegowych, hotel Rancho pod Bocianem. U nas Twoje szkolenia i konferencje będą idealne. Hotel Rancho pod Bocianem, tylko 30 minut od Warszawy. www.ranchopodbocianem.pl. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o Ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Tato, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O, rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Nie wiem, zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Po nim młody nie haftuje, nie jest zmulony. I nie przesypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop już od trzeciego roku życia. I jak minęła ci droga? Super! Lokomotyw. Bezpieczna podróż bez skutków ubocznych. Zinhibery Simzoma. Zmniejsza odczucia wyniosłe i ogranicza skutki uboczne podróży. Taki upał, że przydałby się wachlarz? W lodówce mamy wachlarz. Cały wachlarz lodów znajdziesz w każdej żabce. Na przykład lody koktajlowe Coral. 400 ml za nie więcej niż 4,49. Żabka. Mały, wielki sklep. Ta legendarna gitara po raz kolejny zabrzmi na żywo w Polsce. Carlos Santana 8 lipca na jedynym koncercie w Polsce podczas jubileuszowego 10. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Przekonaj się, dlaczego nazwał to miejsce swoim nowym domem. Bilety dostępne na ticketpro.pl. Carlos Santana na Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty już 8 lipca. www.legendyrocka.com. Moja mama zawsze była pełna energii. Bardzo nas zmartwiło, kiedy straciła apetyt i opadła z sił. Kupiliśmy jej w aptece Appetizer Senior. Pyszny syrop wspomagający apetyt. Mama znów je ze smakiem. Appetizer Senior, suplement diety na problemy z apetytem u osób starszych. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek 20 maja, minuta po południu. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec i Michał Poklękowski. W stanie
Szydło oskarżyła opozycję o próbę obalenia jej rządu. Opublikowano rysopis bombiarza amatora z Wrocławia. Odnaleziono szczątki egipskiego Airbusa, który wczoraj zniknął z radarów. Na początek Sejm, który głosami posłów PiS-u i klubu Kukiz15 przyjął informację premier Beaty Szydło w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej. Ta bowiem dała naszemu rządowi czas do poniedziałku na osiągnięcie znaczącego postępu w rozwiązaniu sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Premier Szydło uznała, że to atak na suwerenność Polski. Zapowiedziała, że jej rząd nie podda się temu ultimatum i apelowała, by Sejm solidarnie wyraził stanowisko wobec ataku na Polskę. Stwierdziła też, że w Komisji Europejskiej jest coraz więcej tych, którym zależy nie na rozwoju Unii, a na jej rozbiciu. A opozycję, która według niej z satysfakcją przyjmuje fakt, że Polska jest atakowana, porównała do Targowicy i oskarżyła o próbę obalenia rządu. Szydło trzykrotnie wychodziła na mównicę. Atmosfera w Sejmie była bardzo gorąca, zwłaszcza, że opozycja nie pozostawała dłużna szefowej rządu. Padła zapowiedź postawienia jej przed Trybunałem Stanu i sugestia, że polityka rządzących może doprowadzić do wojny domowej. Dzień dobry. Tak, no ja i gorącej debaty nie było w Sejmie od dawna. Padały zarówno oskarżenia, jak i groźby, chociażby te o postawienie nie mogą przed Trybunałem Stanu. Przecież musieliby to oddać, musieliby przed sądem. Jak nie dziś, to za rok. Przecież wiadomo, że te sądy to dopiero teraz karę, będą kary nałożone, że jak więcej sprawa niż rok trwa dłużej, to 1000 złotych płacą kary. Nie publikuje pani wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Czeka na panią Trybunał Stanu, pani premier. To są prawdziwe słowa. Nie da się przed tym uciec. Z kolei przewodniczący PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że premier swoim atakiem na opozycję i instytucje unijne tylko zaognia i tak już rozgrzany do czerwoności spór w Polsce, a to według niego może zakończyć się tragicznie. Suwerenność to jest też dbanie o bezpieczeństwo, a wy prowadzicie do wojny domowej. To jest prowadzenie do wojny między Polakami, do coraz większych podziałów. Nie jest to zupełnie potrzebne. Dla lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru nerwowe wystąpienie szefowej rządu pokazuje jedynie, w jak trudnej sytuacji znalazł się jej gabinet. Także same skandale, proszę państwa. I broni się przez atak. Żebrak całuje, proszę państwa, jakąś tam pannę nikt w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Śpią, ziewają, na mszę powypędzać do świętej Anny i już szepczą. Co tam udawać mormonów, świadków Jehowych, prawosławnych? Świętych. Nie ma. Ci, którzy chcą tak się dorobić, żeby być, żeby mieć, to nie są święci, to nie są mormony, to nie są świadkowie, to nie są ewangelicy. Ci prawosławni to są zajęci głoszeniem Ewangelii, są zajęci głoszeniem Słowa Bożego, a nie robienia sobie tytułu albo wzbogacenia się, no bo nie, jak to ze wsi polskiej wszystko przyjechało do tej największej wiochy w Polsce, w Warszawie, no to najbogatsze wieśniaczki nie przyjechały. Najbogatsi, najbiedniejsze nie przyjechały, prawda? Najbiedniejsze wieśniaczki nie przyjechały. Najbiedniejsi wieśniacy nie przyjechały. Nie przyjechali. Także wczoraj dosłownie, proszę państwa, żebrak całował pannę nikt. I tak siedzą, i tak szeptą, i tak zagadują. I te kołchozy takie. Wszędzie to samo. Czy państwo pójdą do kościoła świętej Anny rzymskokatolickiego, czy w Buwie, to jest wszędzie to samo. To niech oni się tam może gromadzą, tam się dookoła. Jest teraz ciepło, usiądą świętej Anny swojej rzymskołacińskiej, rzymskokatolickiej. Niech tam siedzą, a nie wszędzie. Bo tutaj widzicie państwo, co w Sejmie się kłócą, prawda? Bo Szydło chciałaby panować. No ona jest premierem, no. Ale wiecie państwo, widocznie ci, którzy tak buzują, rozkradli Polskę i teraz boją się pójść do więzienia. Mało tego, skandal, że się wszyscy dowiedzą. Mało tego, oddać. Władze Egiptu utrzymują, że prawdopodobnie doszło do zamachu terrorystycznego, ale szef francuskiej dyplomacji Jean-Marc Ayrault nie wyklucza także innych możliwości, w tym usterki technicznej. Sprawdzamy wszystkie hipotezy, ale żadna nie jest priorytetowa, ponieważ nie ma absolutnie żadnych oznak wskazujących na przyczyny katastrofy.
Przed chwilą kondolencje rodzinom 66 ofiar katastrofy Airbusa złożył prezydent Egiptu. Turecki parlament opowiedział się za zmianami w konstytucji, zmianami, które mają umożliwić pozbawienie immunitetu i stawianie przed sądem parlamentarzystów powiązanych z kurdyjskimi separatystami. Chodzi tu głównie o prokurdyjskich deputowanych. Za projektem przygotowanym przez rządzącą Partię Sprawiedliwości i Rozwoju głosowało 337 z 500 deputowanych. To są informacje Radia Tok FM, a w nich sport. Jeden z najbardziej utytułowanych pięściarzy w historii, Manny Pacquiao, został wybrany do Senatu Filipin. Bokser zapowiada walkę o bezpłatną edukację i przywrócenie kary śmierci. Krzysztof Sendecki. Pacquiao na Filipinach jest bohaterem narodowym. Swoją ogromną popularność zdobytą w ringu przełożył na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Filipińczycy uznali, że pięściarz będzie ich godnie reprezentował w 24-osobowym Senacie. W boksie pokazałem, że mam wolę walki i samodyscyplinę, dlatego mogę pomóc narodowi, powiedział 37-letni Pacman, który miesiąc temu zakończył sportową karierę. Jest jedynym pięściarzem w historii, który był mistrzem świata w 8 kategoriach wagowych, od muszej do lekko średniej. W ringu dorobił się majątku szacowanego na $500 milionów. Krzysztof Sendecki, TOK FM. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, kolejne informacje w Radiu TOK FM o 12.20. Pogoda. W wielu regionach może przelotnie popadać, głównie na północy i na zachodzie, ale też na Śląsku i w Tatrach. W Lubuskiem i Wielkopolsce dodatkowo burze, ale wszędzie też sporo słońca i coraz cieplej. W Zakopanem 17 stopni, w Białymstoku 19, w Lublinie i Warszawie 20, w Trójmieście, Krakowie 21, a we Wrocławiu, Katowicach, Szczecinie oraz Poznaniu 22 stopnie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikołaj Lizut, a teraz na poważnie witam Państwa. Dziś piątek, 20 maja i proszę Państwa, od rana w Sejmie bardzo nerwowa atmosfera. W środę Komisja Europejska zapowiedziała, że jeśli do poniedziałku polski rząd nie podejmie działań zmierzających do zażegnania kryzysu konstytucyjnego, wyda opinię w sprawie praworządności w Polsce, to kolejny etap we wszczętej w styczniu procedurze. Wczoraj opozycja zwróciła się do prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wygłoszenie informacji w sprawie zapowiadanej opinii. Dzisiejsza Rzeczpospolita napisała, że dotarła do treści opinii Komisji Europejskiej. Dziś na porannym posiedzeniu Sejmu odniosła się do tego premier Beata Szydło, atakując opozycję, że ta zapomniała o tym, że Polska jest krajem suwerennym. Ostatnie wypowiedzi i działania opozycji, wypowiedzi i kroki, jakie podejmujecie, świadczą o tym, że trzeba Państwu przypomnieć o podstawowym obowiązku, jaki ciąży na polskich parlamentarzystach. Ta powinność to działanie na rzecz suwerenności Polski. Polska jest państwem suwerennym, a Wy o tym zapominacie. Polacy widzieli już, jak polityczny spór przenosiliście za granicę, jak zabiegaliście w Brukseli, żeby były podejmowane przeciwko Polsce rezolucje. Politycy Platformy, PSL-u i Nowoczesnej z nieukrywaną wręcz radością próbują i satysfakcją przyjmują informacje o tym, że niektóre instytucje europejskie podejmują działania przeciwko Polsce. Wczorajsze informacje o działaniach Komisji Europejskiej przyjęliście z uśmiechami na twarzy. Tak troszczycie się o polski interes? Taka jest rola polskiego parlamentarzysty? W ten sposób rozumiecie polską suwerenność? To są reakcje zatroskanych propaństwowców? Ludzi, którzy z troską podchodzą do spraw państwa? Którzy martwią się tym, że ich własnym państwie mówi się w negatywnym kontekście? Zawsze zastanawiało, dlaczego wy nie mówicie Polska, tylko ten kraj. Beata Szydło zaznaczyła, że to nie Polska ma problem z autorytetem, ale Komisja Europejska. Jednocześnie stwierdziła, że rząd jest zdeterminowany do rozwiązania sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prowadzimy dialog z instytucjami europejskimi na takich samych zasadach, jak robią to inne państwa. Dzisiaj to nie Polska ma problem z reputacją i autorytetem, ale Komisja Europejska. Czy jest poważny partner, który dopuszcza do tego, żeby w trakcie dialogu, rozmowy ktoś w złej woli dopuszczał do tak zwanych przecieków? Bo jeżeli okaże się,
że te wczorajsze informacje, te przecieki medialne dotyczące opinii, która miała być wydana w sprawie Polski. Jak to jest? Rozmawiamy, jest dialog, a opinia już wcześniej przygotowana. Komu na tym zależy? Dzisiaj mogę powiedzieć, że w Komisji Europejskiej jest coraz więcej tych, którym zależy na rozbiciu Unii Europejskiej, a nie na tym, żeby ona się rozwijała. Jesteśmy zdeterminowani do rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Z jednego tylko powodu. Chcemy rozwiązać i jesteśmy, powtórzę, zdeterminowani do rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Z jednego tylko powodu. Zależy nam na uzdrowieniu sytuacji tej instytucji, która została wmieszana w politykę i gorszące gry opozycji. Siłą tej instytucji, siłą Trybunału Konstytucyjnego powinna być jej apolityczność. Próba zdominowania Trybunału Konstytucyjnego przez siły dzisiejszej opozycji doprowadziły nie tylko do jej osłabienia, zinstrumentalizowania, ale przede wszystkim doprowadziły do tego, że dzisiaj opozycja próbuje jako ostatni bastion obrony własnych interesów czynić właśnie Trybunał Konstytucyjny. Proszę Państwa, proszę o zachowanie spokoju. Jeżeli wystąpienia, zaraz będziemy mogli usłyszeć wystąpienia merytoryczne. Jak sami Państwo słyszą, nie obyło się bez niezamierzonych akcentów humorystycznych. To z kolei marszałek Marek Kuchciński. Podczas wystąpienia przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, posłowie PiS, a także pani premier wyszli z sali, a następnie po wygłoszeniu bardzo ostrego wystąpienia Grzegorza Schetyny powrócili na salę z powrotem. To nie jest dobry dzień dla polskiej demokracji. To nie jest dobry dzień dla polskiego parlamentu, dla polskiej polityki. To nie jest dobry dzień dla Polski, pani premier. I mówię to z przykrością, bo cały ten dzisiejszy poranek, sposób prowadzenia przez pana marszałka, kneblowanie wniosków formalnych, przedłużanie czasu, spektakl, który przygotowaliście dzisiaj w nocy, a na końcu pani głos, pani premier, kompromitujący. Chcę pani powiedzieć z przykrością, bo byłem przekonany, że po 89 roku nikt z nas nie będzie mógł o tym powiedzieć, o polskim premierze. Polska się za panią wstydzi po tym, co pani to powiedziała. Więc chcę powiedzieć, że ale dlatego ten dzień jest tak zły dla Polski, że sprofanowała pani konstytucję tutaj. Że zrobiła to pani na oczach całej Polski i całej Europy. A takie uogólnienia to nie są potrzebne, to innego tak, ale nie uogólnienia to nie są potrzebne. I to jest dyskusja, którą z wami Polska nie może prowadzić. Prawda boli i będzie boleć. I będziecie ją słyszeć, bo będziemy o niej mówić. Niezwykle ostro także wystąpił szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że to polski rząd prowadzi do wojny domowej. Przypomnijmy, że właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz to jedyny przedstawiciel opozycji, który skorzystał z zaproszenia marszałka Marka Kuchcińskiego na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim w sprawie rozwiązania konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. To jest choroba nienawiści, pani premier. Ona niestety dotknęła panią dzisiaj w niezwykły sposób. Nie można tak robić. Suwerenność to jest też dbanie o bezpieczeństwo. Wy prowadzicie do wojny domowej. To jest prowadzenie do wojny między Polakami, do coraz większych podziałów. Nie jest to zupełnie potrzebne. Polskie Stronnictwo Ludowe, mając 120 lat historii, Pamięta też rok. Koleżanki i koledzy z PiS-u, popatrzcie na swoje szeregi. Ilu tam towarzyszy z PZPR-u? Polskie Stronnictwo Ludowe, mając 120 lat historii, mając swoje doświadczenia, chcę wam przypomnieć jeszcze raz rok 1926. Gdzie doszło do rozlewu krwi, Polacy strzelali do Polaków. Wyciągnijcie wnioski z historii. Zaostrzacie takimi wypowiedziami konflikt.
Osłabiacie pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Rykoszetem odbije się to na zwykłych ludziach, nie tylko w emocjach, w podziale społecznym, ale też na niższych dopłatach dla rolników, na osłabieniu przedsiębiorców, na gorszej wizji Polski i Polaków. Nie jesteście jedynymi patriotami w Polsce i nie macie prawa zawłaszczać patriotyzmu. Sami państwo słyszą, że w Sejmie niezwykle nerwowo. Posłuchajmy teraz informacji Radia Tok FM, a po nich wracamy do programu. A teraz na poważnie. Z tym socjalem to trochę jest jak z seksem. To znaczy jest dobry i pożyteczny, ale musi być też bezpieczny i odpowiedzialny. To był ciekawy lat Amerypomena. Mogę oczywiście dość mylić, ale to była chyba taka duża cycata pochodząca ze Skandynawii lub północnych Niemiec, ubrana w skóry z biczem. Ale może Pelwobena była zupełnie jakimś innym. W każdym razie... Lista przebojów Tok FM w każdy piątek po 14.40. Piątek, piąteczek, piątunia. Bartosz Dąbrowski serdecznie zaprasza. Reklama. Teraz w Kauflandzie. Pepsi 7-Up lub Mirinda. Aż 4 litry. Jedynie 4,95. I kawa mielona Jakobs Kronung pół kilo. 15,99. Tylko 15,99. Więcej na kaufland.pl. Pewnie nie zdajesz sobie sprawy, jakie grzyby atakują twoje paznokcie. Dlatego lakier kosmetyczny Stepper zawiera aż 5 substancji aktywnych i 2 pielęgniące. Jakiekolwiek grzyby zaatakują twoje paznokcie, lakier Stepper będzie właściwym rozwiązaniem. Stepper grzybicy nie przepuści. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton, mówimy dzień dobry. Nie musimy wspominać, że w naszych łóżkach ze świeżą pościelą i miękkimi poduszkami śpi się bardzo wygodnie. A tych, którzy nie wyspali się w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Moja żona już od rana chodzi podenerwowana. Dziś mi lepiej nie wchodzi w drogę. Taką dała mi przez drogę. Uderzenia mam gorąca. Dziwne, przecież nie ma słońca. Objawy menopauzy potrafią być dokuczliwe dla nas i otoczenia. Dlatego sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem, dostępny w aptece. Była zima i nima. Teraz trzeba by pomyśleć o rowerach. A jak dobry rower, to w Skikimie. Taki kiup, tako elita rowerowa. A do tego kaski, ubiory, no i akcesoria rowerowe. Castel i Craft Kiup. Co by pomykać po lesie, górach, a i po krupówkach. Chceć go to w Skikimie. Podziwiaj ta, wybieraj ta i kupuj ta. Polecam Jędruś. Skikim. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od 200 lat zmieniamy teraźniejszość i tworzymy przyszłość. Sprawdź, czym zajmujemy się dziś. Zapraszamy na jubileuszowe dni SGGW. Od 19 do 21 maja. Wielki piknik w kampusie SGGW. W niedzielę 22 maja zapraszamy na pokazy do Łazienek Królewskich. Więcej na www.sggw.pl. Możesz wygrać 3000 zł i udział w reklamie TV, podejmując męskie wyzwanie Menmak. Skaczesz, jeździsz, robisz triki? Prześlij swój film na męskimagnes.pl. Suplement diety Menmak. Stworzony dla mężczyzn. Regulamin na męskimagnes.pl. Inwestujesz z głową? Nie przegap dni otwartych inwestycji przy ulicy Lwowskiej 1 w Krakowie od 18 do 22 maja. Zobacz lokale pokazowe w nowo budowanych apartamentach na wynajem. 10-letnia umowa najmu, zwrot z inwestycji na poziomie 6% rocznie i pokryte wszystkie koszty funkcjonowania lokalu. www.lwowska1.pl. Zainwestuj w apartamenty pod wynajem z pełną obsługą zapewnianą przez operatora. Dni otwarte 18-22 maja. Wejście od placu Bohaterów Getta. Lwowska 1. Więcej niż w banku, bezpieczniej niż na giełdzie. Jest środek dnia. To świetna pora dnia. Tak samo idealnie nadaje się do korzystania z promocji Visa, jak i poprzedzający ją poranek, a także następujące po niej popołudnie lub jakakolwiek pora dnia. W dodatku jakiegokolwiek dnia. W promocji Visa możesz korzystać ze zniżek lub premii nawet kilka razy dziennie. Pobieraj kody z nagrodyvisa.pl i spraw sobie cały dzień dobry z Visa. Szczegóły na nagrodyvisa.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
12.20, Michał Poklękowski, informacje zapraszam. Zakończyły się burzliwe obrady Sejmu w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej na temat sytuacji w Polsce. Posłowie przejęli przedstawioną przez premier Beatę Szydło informację, w której ta oświadczyła, że polski rząd nie ulegnie żadnemu naciskowi w tej sprawie. Oskarżyła też opozycję o to, że trzyma w tym sporze stronę Brukseli. Lider PO Grzegorz Schetyna mówił po tym wystąpieniu o złym dniu dla Polski. Dlatego ten dzień jest tak zły dla Polski, że sprofanowała pani konstytucję tutaj. Że zrobiła to pani na oczach całej Polski, nie całej Europy. W Sejmie pojawiła się też zapowiedź postawienia szefowej rządu przed Trybunałem Stanu i sugestia, że polityka rządzących może doprowadzić do wojny domowej. A w swojej opinii w sprawie kryzysu konstytucyjnego w Polsce Komisja Europejska wyrazi zaniepokojenie stanem demokracji w naszym kraju, pisze o tym Rzeczpospolita, która dotarła do projektu dokumentu. Bruksela ma też stwierdzić, że bez praworządności nie ma mowy o demokracji i poszanowaniu podstawowych praw. Tekst opinii jest gotowy i prawdopodobnie zostanie przyjęty już w poniedziałek. Komisja zapowiedziała, że dojdzie do tego, jeśli polski rząd nie zrobi znaczącego postępu w rozwiązaniu kryzysu związanego z Trybunałem Konstytucyjnym. Premier Węgier Viktor Orbán odniósł się do krytycznych słów byłego prezydenta USA Billa Clintona na temat stanu polskiej i węgierskiej demokracji. Według Orbána Węgrzy i Polacy mają prawo oczekiwać więcej szacunku od byłych i obecnych przywódców Stanów Zjednoczonych. Węgierski premier powtórzył też w dzisiejszym wywiadzie radiowym, że Bruksela traktuje Polaków niesprawiedliwie i obraźliwie. Słuchasz informacji TOK FM. W sądzie okręgowym w Warszawie prokurator odczytał dziś akt oskarżenia wobec biznesmena Marka Falenty, Krzysztofa R. i dwóch kelnerów oskarżonych w sprawie nielegalnych nagrań, m.in. polityków PO w warszawskich restauracjach. Chodzi o tak zwaną aferę podsłuchową. Jeden z kelnerów przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Aż 14 manifestacji, w tym Trójmiejski Marsz Równości oraz demonstracje w obronie rodziny i tradycyjnych wartości, odbędzie się jutro w centrum Gdańska. W zgromadzeniach tych, według szacunków organizatorów, ma wziąć udział ponad 20 tysięcy osób. Kierowców czekają utrudnienia. Rosyjski minister sportu Witalij Mutko nie wykluczył, że sportowcy z tego kraju są na liście 31 osób podejrzanych o stosowanie dopingu podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Mutko zapowiedział też rychłe opublikowanie szczegółowego raportu w tej sprawie. I na tym kończymy. Kolejne informacje w Radiu TOK FM już o 12.40. Zapraszamy. Pogoda. Najwięcej słońca dziś w południowych i wschodnich regionach. Przelotnie popadać i grzmieć będzie w zachodniopomorskim i w Wielkopolsce. Na termometrach od 19 stopni w Białymstoku przez 20 w Lublinie i Warszawie, 21 w Gdańsku i Krakowie, do 22 we Wrocławiu, w Katowicach oraz Poznaniu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Teraz na poważnie. Premier Beata Szydło mówiła dziś rano w Sejmie. Opozycja zapomniała, że Polska jest krajem suwerennym. Dzisiaj nie Polska ma problem z autorytetem, ale Komisja Europejska. Z kolei opozycja mówiła o wojnie domowej. Grozi pani Trybunał Stanu. Sprofanowała pani konstytucję. Przy telefonie Janusz Zemke, eurodeputowany Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam pana. Halo. A także witam bardzo serdecznie pana, witam państwa. Czy sytuacja jest rzeczywiście aż tak groźna, pańskim zdaniem? Czy grozi nam wojna domowa? Nie, no ja myślę, że wojna domowa to nie grozi nam na całe szczęście i póki co. Natomiast konflikty są niestety w naszym państwie bardzo ostre, ale jeśli chodzi o te konflikty, to tutaj przecież ma na sumieniu rząd, że tak powiem, dużo. Dlatego, że to od polskiego rządu i od PiS-u zależy dzisiaj, czy zostanie zażegnany konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego. Więc takie przerzucanie winy na podmioty inne polityczne w Polsce, bądź też szukanie winy w Komisji Europejskiej, no to jest klasyczna próba pokazywania palcem, nie to nie my, to są inni. Czy ta taktyka atakowania Komisji Europejskiej, zrzucania na nią odpowiedzialności, oskarżania ją o brak autorytetu i próbę wpływania na suwerenne państwo, myśli pan, że to jest taktyka skuteczna? To znaczy, pytam zarówno o negocjacje z Komisją Europejską, jak i o taką taktykę wewnętrzną skierowaną do Polaków. To jest taktyka zła,
Dlatego, że my jesteśmy członkiem Unii, ale my przecież co chwilę mamy w Unii do załatwienia bardzo różne i ważne dla Polski sprawy. Dlatego też ja uważam, że należy z Komisją Europejską, z władzami tej komisji, mieć na ile się tylko da dobry kontakt, bo za chwilę problem będzie miała Polska, a nie komisja. Pamiętajmy chociażby, że za chwilę zacznie się, że tak powiem, przegląd wydatkowania środków unijnych. Pamiętajmy o tym, że każdego dnia na poziomie Komisji Europejskiej pracuje się nad różnymi dokumentami prawnymi, które są także ważne dla Polski, i taka walka może się skończyć tym, że Polska na tym placu boju pozostanie sama, bądź też będziemy wspierani przez jedno czy dwa państwa. Ja jeszcze nie znam takiej sytuacji, żeby na walce z Komisją Europejską jakieś państwo zwycięsko na końcu wyszło. No, Viktor Orban toczy tę grę. Viktor Orban toczy tę grę od dwóch kadencji. No i jak ale ujdzie? Viktor Orban i Węgry to jednak nie jest miara Polski. Pamiętajmy zawsze o tym, że Węgry są od Polski państwem cztery razy mniejszym, więc to, co się dzieje w Polsce, ma dla Unii oczywiście znaczenie znacznie większe i ja nie sądzę, żeby to, co pani premier powiedziała dzisiaj, to takie potępianie komisji w Czambu, żeby to była dobra polityka. Czy myśli pan, że Prawo i Sprawiedliwość i obóz rządzący w ogóle są zainteresowani jakimś rozwiązaniem konfliktu wokół Trybunału? Jarosław Kaczyński ostatnio mówił, że opublikowanie wyroku wiązałoby się z kapitulacją. Ja niestety myślę, że to jest wszystko gra na czas, to są wszystko pozory, a podstawowy cel polega na tym, żeby w tym stanie dotrwać do końca roku, wtedy, kiedy to w Trybunale nastąpią zmiany, a na pewno Trybunał będzie miał